przynieśliście też książki dla dorosłych. Czytacie sobie na głos? Nie, ale wiesz, to długo się zastanawialiśmy, bo myśleliśmy, żeby to ująć jakoś w całość. Znaczy, wiesz, że zrobić jakąś klamrę, na przykład, nie wiem, porozmawiać tylko o jakichś polskich książkach, albo jakiś, wiesz, żeby albo zrobić albo tych, które ten... razem przeczytaliśmy. No i w końcu właśnie wybraliśmy tę opcję, o której mówił Marcin, ale, co za zgodne loże. Prawda jest też taka, że Monika czyta dużo więcej niż ja i dużo książek, że tak powiem, ja dostaję w spadku po niej. Ale często jest tak, że na przykład jak mi się coś spodoba i mówię, Marcin, przeczytaj, to na pewno ci się spodoba, bo to jest naprawdę ekstra książka, na mnie wywarło ogromne wrażenie. I rzeczywiście często nam się to pokrywa. To znaczy Marcin czyta i mówi, ojej, miałaś rację. Jesteście dobrze dobrani. Ale coś takiego. I przynieśliśmy parę książek, wiesz, wybór nie jest może jakiś tam super przemyślany, jest dosyć pochopny, ale też dlatego, tak jak ci powiedziałam, że raptem się okazało, szukając po półkach, że o, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego. Dużo jest gdzieś. Rozpożyczaliśmy. Prosimy wszystkich, żeby oddali te książki. Ja wiem, kto jest. Prosimy po prostu zwroty. Wiecie, byłam kiedyś u takiego profesora bardzo zacnego, który pożyczył mi pewną książkę, ale zanim mi ją pożyczył, wydarł z zeszytu kartkę, zrobił rewers, kazał mi jej złożyć... pocałunek ze szminką na tym rewersie i włożył sobie do biblioteki tam, gdzie ta książka być powinna. Ja mu jeszcze jej ciągle nie oddałam, ale właśnie w związku z tym pewnie pamiętam, że muszę ją oddać. Okay. No, bardzo jest to dobry. Jakiś sposób. Jest to bardzo jakiś dobry. Sposób. To ja zacznę. Ja zacznę od góry. Rahat Łukum Jana Wolkersa. To jest jedna z najpiękniejszych książek, jakie przeczytałem do tej pory. Tak naprawdę historia przeczytania tej książki jest taka, że mój kolega Michał Brzozowski, który ma swoje wydawnictwo i od czasu do czasu robi sobie taki prezent, że wydaje audiobooka takiego, jak chce. Nieważne, czy go ktoś kupi, czy nie. I to jest bardzo fajne w jego pomyśle na realizowanie tego marzenia. I jak zacząłem czytać tę książkę, to totalnie mnie odrzuciło. Czyli on mi dał zlecenie, żebym nagrał tego audiobooka. Ja zacząłem to czytać i mówię, o Boże, masakra. Nieźle się wpakowałem. I no bo jakby nagromadzenie wulgarności, nie tylko jeśli idzie o same przekleństwa, ale jakby o opis różnych sytuacji, głównie aktów seksualnych, takich... Pornografii tak naprawdę, tak, jest odrzucające, natomiast... I pewnie bym odłożył tę książkę, gdyby nie to, że właśnie było to zlecenie, ale jak zacząłem to czytać i czytałem dalej, no to później zmienia się to w czystą poezję i to jest... taki hołd złożony miłości, ale takiej dzikiej, zwierzęcej. To jest książka wydana mniej więcej w tym samym czasie, co Kompleks Portnoya i myślę, że trochę tak przepadła w jego cieniu i pewnie dlatego, że została napisana po holendersku, a nie po angielsku. Mamy swoją teorię na ten temat. Tak, natomiast tak jak Kompleks Portnoya opowiada, bo to jest 69 rok, na fali rewolucji seksualnej i tak dalej powstała, tylko że Kompleks Portnoya jest taki bardzo, znaczy dużo bardziej intelektualny niż ta książka, ta jest taka dzika, zwierzęca, opowiadana oczywiście z perspektywy mężczyzny, więc niektóre panie profesor nazywają ją szowinistyczną i tak dalej, i tak dalej. Ale historia się tak nie skończyła tylko na nagraniu audiobooka, bo jakieś dwa lata później napisaliśmy scenariusz, adaptację teatralną tego z moim przyjacielem i zrobiliśmy z tego monodram, który cały czas gram. To była taka reklama tutaj przemycona. Dobra, mamy Rahat Łukum. Co jeszcze mamy? Mamy Śmiertelni, nieśmiertelni. Ostrzegam, książka, która trzepie. Bardzo mocna to jest, pozycja. O, przepraszam, nie podnieśliśmy. Nie wiem, czy miałaś ją w rękach, czy czytałaś. Nie. To ostrzegam. To nie jest taki easy reading wieczorem i tak dalej. Jest to książka napisana już przez Kena Wilbera, znaczy ona jest już zebrana, tak naprawdę jest napisana przez jego żonę i przez niego. To jest taki pamiętnik jego i jej. Krótko mówiąc, oni się poznali, strasznie w sobie zakochali, mieli się już właśnie pobierać i okazało się, że ona ma raka. Historia może jakich wiele i może takich zasłyszanych i rak jest jakimś takim tematem ostatnio głośnym, którym się w jakiś sposób przerzuca tak naprawdę. Natomiast ona jest strasznie mocna i strasznie dotkliwa. Oni opisują te całe zdarzenie ze swojej perspektywy, ona ze swojej chorującej, on ze perspektywy osoby, która wspiera. Co jest bardzo interesujące,
tu mamy do czynienia z humanistami całkowitymi, ludźmi, którzy medytują, on jest, zajmuje się też filozofią, psychologią transcendentalną i tak dalej. Więc jest to strasznie ciekawe, przepraszam, jeśli w ogóle można tak mówić w takiej sytuacji i w takim kontekście, strasznie ciekawe, jak tego rodzaju ludzie podchodzą do takiej rzeczy i czy to im tego świata w sumie poukładanego jakoś tam nie wywraca. Przeczytaj. Chętnie, naprawdę, chętnie zobaczę. Widzę, że macie też Tiziana Terzaniego, czyli jednego z najsłynniejszych, najwspanialszych reporterów, jakich nosiła ta ziemia. Słuchaj, ale to jest cudowne, ponieważ my najpierw trafiliśmy na tę książkę, która jest trochę inna niż wszystkie inne, ponieważ nie jest to taki reportaż, prawda? I to też było tak, że koleżanka mi poleciła, ja przeczytałam, dałam Marcinowi, no i oczywiście też się zgodziliśmy. To jest rozmowa ojca z synem. Ojciec umiera i zaprasza swojego syna, właśnie Tiziana Terzani umiera i zaprasza swojego syna na rozmowę, rzekę o wszystkim. I już sam punkt wyjścia do tej książki mi się podoba, to znaczy to jest wspaniale mieć taką możliwość porozmawiania sobie ze swoim tatą, mamą o wszystkim. Myślę, że to jest coś takiego, co wszyscy chcieliby zrobić i wszyscy się tego boją, nikt tego nigdy nie robi, a potem zawsze jest żałuje. Jest to właśnie tutaj jakieś takie ziszczone marzenie. Cudowne. Rzeczywiście opowiadają o wszystkim, od opium, prostytutki i im zahaczają o wszystkie tematy tabu, tak naprawdę. A czyli raz, że to jest wspaniałe o tyle, że pokazuje ich relacje, pokazuje rodzaj też zaufania i ufności co do wyborów na przykład i oddania wolności swojemu dziecku, a z drugiej strony jest to wspaniała analiza wszystkich zjawisk historycznych i politycznych, przynajmniej za jego życia i wcześniej. I to jest absolutnie fascynująca książka. Akurat chyba to była druga książka, którą jego przeczytałem, bo ja najpierw przeczytałem w Azji, a później przeczytałem to. Natomiast to mi zupełnie też zmieniło patrzenie na tę wcześniejszą książkę i wszystkie późniejsze, szczerze mówiąc. Wszystko to, co on pisze o świecie później, o te swoje spostrzeżenia w ogóle, o kulturach, o społeczeństwach. Jest takie uczucie, że uśmiechasz się pod nosem i myślisz, Boże, ja myślę tak samo i wiesz, że on widzi, do czego to wszystko zmierza poza super tym miał... precyzyjnie to nazywa, tak, nie? Te zjawiska. Tiziana Terzani jest dobrym autorem na ten moment dziejowy. Dowiedzieć się o świecie z jego książek warto. To prawda, no on też świetnie, że go stać na ironię i momentami na taki sarkazm w tych podsumowaniach i tak raptem, aha. Kolejny raz to samo. Ciekawe, jak ten proces się zakończy. No i on prawdopodobnie ma rację, że się zakończy w taki sam sposób. Macie też Murakamiego, o czym mówię, kiedy mówię o bieganiu. Wiem, że ty dużo ćwiczysz różnych rzeczy i uprawiasz liczne sporty. Czasem ale spotykam cię tam i siam, ale nie biegasz właśnie. Słuchaj, nie biegam i wzięłam tę książkę, dlatego że, po pierwsze, dlatego że to jest inny Murakami niż ten Murakami, który, no, znamy Murakamiego, czytamy i tak dalej. Ten Murakami, no, jedni lubią, drudzy nie lubią, jedni ich rozczarowuje, drugi nie, ale to jest Murakami, który pisze sam o sobie. Dla mnie to jest tak, że ta książka mi zmieniła zupełnie sposób patrzenia na całą jego twórczość. Dokładnie. Dlatego to jest totalnie inna książka od wszystkich innych. Ale mi się ta książka strasznie podoba, bo opisuje w sposób świecki coś nieświeckiego. W sposób... Ładnie powiedziałaś. No, dziękuję. Wiesz, mam... Prosta rzecz w zasadzie, bieganie. To jest książka o motywacji, o tym, co robię każdego dnia, o tym, że ćwiczę albo nie ćwiczę i dlaczego to robię, a dlaczego nie i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że ta książka jest czymś więcej niż tylko takim zapiskiem, reportażem tego, że biegam i ile dziennie i dlaczego to robię. Jak to moje endomondo. No dokładnie, coś wiesz, ale wiesz, jest to jakiś endomondo, który w pewnym momencie jest na innych jakichś w ogóle płaszczyznach. I ja mam wrażenie, że jemu się udało coś, co, nie wiem, mam za sobą parę książek o duchowości jakichś ciała i tak dalej i tego rodzaju, a to jest jedna, którą bym chętnie wszystkim poleciła, dlatego że w jakiś nienachalny sposób opisuje coś, co tym, którzy uprawiają sport, wydarza się
poza. Ja cię rozumiem. Dziękuję. Ja nie wiem, czy więcej na ten temat niczego nie powiem. Tak, po prostu trzeba najpierw zacząć ćwiczyć, a potem sobie przeczytać. Takie mam wrażenie, dokładnie. Bardzo wam dziękuję za to, że przytachaliście ten cały księgozbiór tutaj do nas. Mam nadzieję, że to jest jakaś fajna inspiracja dla naszych widzów. Jak dozbieracie czegoś nowego, fajnego, to wpadajcie znowu. Dobra. Dobrze. Dziękujemy za zaproszenie. Ucałujcie swoich wspaniałych chłopaków. Słuchaj, no to ty też ucałuj całą rodzinę w takim razie. I dziękujemy bardzo za zaproszenie. Dziękuję. Dzięki. Ha ha ha.